Marcin śpiewa z gwiazdami. Baby One More Time i Britney Spears. Oczywiście to jest ten pierwszy wielki przebój Britney, piosenka z jej pierwszego debiutanckiego albumu o tym samym tytule, który uczynił z niej międzynarodową gwiazdę i sławę. A z tej strony Marcin Wolniak i Marcin śpiewa z gwiazdami na antenie Radia PRL. Dziś wydanie specjalne tego programu, poświęcone w całości twórczości, karierze, ale też życiu prywatnemu Britney Spears, o której ostatnio jest wyjątkowo głośno, choć tak naprawdę głośno jest od wielu lat. I tutaj mówię o akcji hashtag Free Britney. Zastanawiałem się nad tym, jakiego gościa zaprosić do właśnie tego programu poświęconego Britney Spears. Ze mną jest Patryk Wasowski, znany influencer, także znawca show biznesu, znany m.in. na Instagramie jako Patryczon, fan Britney Spears. Cześć Patryk. Witam serdecznie wszystkich. Patryk, jesteś fanem Britney, myślę, że tutaj nie przekręcę niczego, jeżeli tak stwierdzę. Powiedz, jak to się zaczęło, ta twoja fascynacja właśnie tą artystką, od kiedy pokochałeś jej muzykę, jej performance i wszystko, co związane z Britney Spears. Tak, to prawda, jestem fanem i to można nawet powiedzieć wielkim fanem od w sumie samego początku. Pamiętam dokładnie, jak oglądałem MTV i pierwszy raz zobaczyłem teledysk Baby One More Time i stwierdziłem, że to jest coś absolutnie niesamowitego. Ja zawsze miałem jeszcze zajawkę na Stany Zjednoczone, więc to razem i taka świeża artystka, szkoła amerykańska, liceum amerykańskie, no wszystko mi się zgadzało, więc od razu, że tak powiem, coś tam się stało w mojej głowie i od tamtej pory, od pierwszego singla byłem jej fanem, wielkim fanem i zbierałem wszystkie rzeczy możliwe. To jeszcze były takie czasy, że ciężko było zdobyć i wycinki, i jakieś amerykańskie gazety, więc po prostu każda rzecz coraz bardziej cieszyła, a ja no starałem się poszerzać i swoją kolekcję, a później tak już się złożyło, że udało mi się jeździć na koncerty Britney. No właśnie, ale ja pamiętam też doskonale ten czas, ponieważ to były pierwsze szkolne dyskoteki, kiedy Baby One More Time po prostu tam królowało i ten teledysk, charakteryzacja, szkoła, no ale jednak był w tym seksapil w tym klipie i pamiętam taki występ, pierwszy występ Britney, który widziałem jej na żywo, to było World Music Award, takie nagrody przyznawane w Monte Carlo rozdawane i transmitowane i rzeczywiście ten występ, który spowodował, że miałem takie poczucie, że oto właśnie narodziła się taka popstar z prawdziwego zdarzenia. W Polsce porównywano wówczas Britney cały czas do Christiny Aguilery. Czy rzeczywiście między tymi dwoma wokalistkami była jakaś duża rywalizacja? Jak to wyglądało od kulis? Wiesz co, powiem ci szczerze, że z takiej perspektywy normalnego fana albo widza nie było tej rywalizacji, w szczególności na początku. One się znały z Mickey Mouse Club i znały się już kilka lat. Jednak to Britney jakby nie było pierwsza, dostała kontrakt płytowy z Jive Records. Pierwsza wydała swój album i pierwszy singiel chyba pół roku przed Christiną, więc z mojej perspektywy nie było czegoś takiego, że była stricte rywalizacja. Mi się wydaje, że jeżeli tak mówimy szczerze, to Christina miała raczej ten problem, żeby zawsze gonić za Britney. No media jej nie pomagały, zawsze je porównywały, mimo tego, że no widać było, że nawet wytwórnie płytowe chcą zrobić z nich trochę inne artystki. Wiadomo, Britney była już tak popularna i zdobywała tą sławę dosłownie z miesiąca na miesiąc coraz większą, że wytwórnia Christiny również chciała, żeby przynajmniej trochę była bardziej popowa niż było założenie na początku. Ale wydaje mi się, że ta konkurencja to była w szczególności nakręcona przez media. No tak, ale branża muzyczna również tutaj rozsądziła ten, wydawać by się mogło, medialny spór, przyznając nagrodę Grammy za debiut właśnie Christinie Aguilerze, a nie Britney Spears w tym roku, kiedy one obie kandydowały o tę słynną nagrodę Grammy do najlepszego nowego artysty. To jest tak, że Christina teraz po latach, okazując wsparcie Britney, popierając tą akcję Free Britney, trochę tak pokazuje taką, wyciąga taką rękę w stronę swojej koleżanki sprzed lat? Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że jeszcze wspomnę o tym Grammy. Ja pamiętam, jak oglądałem to na żywo i byłem bardzo rozczarowany, że Britney nie dostała, bo ona już wtedy była gwiazdą takiego wielkiego, wielkiego formatu na całym świecie. A Christina tak naprawdę była znana, ale nie była jeszcze wszystkim znana, więc mnie to zaskoczyło. Ale wracając do twojego pytania, no wydaje mi się, że Christina pokazała tutaj wielką klasę przede wszystkim. To, co ona napisała na swoich Insta Stories, na swoim profilu, no było bardzo ładne. To nie były takie po prostu kilka zdań wymyślonych na szybko, tylko naprawdę pokazała to wsparcie. Ale wydaje mi się, że szczerze one jakby nie było, mają do siebie wiele sympatii w obydwie strony i szczerze, jeżeli ktoś od nastoletnich lat jest w tym show biznesie, jeszcze światowym, przeżywa różne okresy, lepsze i gorsze, ale koniec końców dalej jest i dalej tworzy i się prezentuje dla publiczności, no to wydaje mi się, że one mają szacunek do siebie, tak czy siak miały.
a teraz po prostu Christina pokazuje, że no warto wspierać Britney. No właśnie, wspomniałeś o tym wcześniej, że klub Myszki Miki i tam właściwie te dwie wokalistki debiutowały po raz pierwszy, tak naprawdę zaczynały swoją przygodę z muzyką, ale już pod okiem profesjonalistów, no bo przecież wytwórnia Disneya. Tam między innymi dokładnie. Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, czy będąc nastoletnią gwiazdą, czy właściwie dziewczynką już kreowaną na gwiazdę, już w tym momencie zaczęła się pewien rodzaj relacji ojca jako jednocześnie promotora, menadżera i po prostu taty piosenkarki? Wiesz co, ja tutaj coś sprostuję, bo bardziej jej mama zajmowała się jej karierą i to ona z nią jeździła od samego początku. Tak naprawdę ojciec został tam na miejscu w Luizjanie, a to mama była tą osobą, która była cały czas blisko niej. Z tego, co powiedziałeś, no tak, Mickey Mouse Club to było coś wielkiego i to był jej taki debiut, że ona mogła zobaczyć, jak wyglądają wielkie produkcje, jak wyglądają studia telewizyjne. No i jakby nie było, miało to trwać o wiele dłużej. Z tego, co pamiętam, skończyło się po niecałych dwóch sezonach i Britney musiała wrócić do swojego małego miasteczka z powrotem, do liceum. Tych wywiadów wszystkich, które oglądałem, ona mówiła wprost, że ona się cieszyła, ale brakowało jej czegoś i ona jak najszybciej chciała wrócić i działać znowu. No i dlatego właśnie przeniosła się z mamą do Nowego Jorku i tam próbowała swoich sił w różnych castingach, uczyła się dalej śpiewu, więc jakby nie było, no jeżeli się zaczyna w takim bardzo młodym wieku, to zazwyczaj, jeżeli to dobrze idzie, jeżeli się czuje ten klimat, tą scenę i chce, już się wie, że chce się to robić, no to nie dziwię się, że ona chciała jak najszybciej wrócić, jednak no na pewno ten Disney spowodował, że no chciała więcej, po prostu chciała więcej. My tutaj w tym dzisiejszym programie poświęconym Britney Spears nie będziemy się trzymać chronologicznie po kolei jej muzycznych wszystkich singli i jej muzycznej kariery. Może dlatego, że jej kariera nigdy nie była przewidywalna i była bardzo barwna i ciekawa i postanowiłem, że po prostu będziemy mieszać te różne okresy z jej muzycznej drogi. Zaczęliśmy od pierwszego singla z jej pierwszej płyty, teraz będzie pierwszy singiel z drugiego albumu, czyli ten słynny teledysk Love Story w kosmosie, można stwierdzić. Oops, I Did It Again z albumu Oops, I Did It Again, a do rozmowy z Patryczonem, z Patrykiem Wasowskim wracam już po muzycznej przerwie. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman. I na pewno tą piosenkę kojarzycie między innymi z tego, że ona się znalazła na soundtracku do filmu, w którym Britney zagrała jedną z głównych ról. Pamiętam, że byłem na tym filmie w kinie i od razu mi się przypomniała historia ze średnio udanym, aczkolwiek kultowym w pewnych kręgach filmy Spice World ze Spice Girls. Ze mną Patryk Wasowski, znany jako Patryczon, influencer oraz znawca show biznesu i fan Britney Spears. No to Patryk, w takim razie zapytam się ciebie, co sądzisz po latach o tym filmie? Czy to jest dobry film i czy Britney się sprawdza aktorsko, nie tylko w filmie, ale też na scenie? Staram się być obiektywny, ale muszę ci powiedzieć szczerze, że ja ten film po części promowałem i współpracowałem z firmą, która zajmowała się dystrybucją w Polsce. Teraz mogę zdradzić po latach, że to właśnie wtedy, to był bodajże 2001 rok, Britney miała pierwszy raz przylecieć do Polski i to było ukrywane. Wybierali tak naprawdę, jej team wybierał kilka miast w Europie, w których była oficjalna premiera. No i koniec końców stanęło na Warszawie i Kolonii w Niemczech. Ja już się cieszyłem, naprawdę bardzo się cieszyłem i na tydzień przed okazało się, że jednak wybrali Kolonię. No to było takie wielkie moje załamanie, uwierzcie mi. Wracając do samego filmu, jest to fajny film, jest to miły film, nie jest to może nic wielkiego, ambitnego, ale jest to film, który się bardzo miło ogląda i wydaje mi się, że jeżeli ktoś do tej pory go nie widział, to jak najbardziej na taki niedzielny, spokojny wieczór czy nawet popołudnie jak najbardziej można włączyć i się nie zawiedziecie. Premiera tego filmu i okres, kiedy między innymi była bardzo popularna ta piosenka, to też taki czas, kiedy się mówiło o tym, że Britney już z tej dziewczynki, z tej grzecznej dziewczynki czy tej księżniczki popu, przeradzała się już właśnie w kobietę, która jest pełna seksapilu i ta muzyka również się z nią zmieniała. Jak sądzisz, na czym polegał fenomen Britney Spears? Dlaczego właśnie ona stała się tą ikoną popkultury i tą księżniczką popu, a nie jakieś inne wokalistki, które również w tamtym okresie debiutowały? Wiesz co, powiem ci szczerze, że no moim zdaniem ona miała pełen pakiet i to, że wyglądała dosłownie jak lalka Barbie, no okej, była przefarbowana, tak naprawdę ma ciemne włosy, była przefarbowana na blond, ale pamiętam, jak
oglądałem wywiady z ludźmi z wytwórni i oni mówili, że oni się kompletnie nie spodziewali tego, jak ona umie tańczyć. Przypomnę, że wtedy pop nie był może aż tak rozbudowany tanecznie. Wokaliści, zespoły miały bardzo proste układy, a jeżeli ktoś był solistą, to zazwyczaj tylko trochę się ruszał. Przy Britney okazało się, że ona jest świetną dosłownie tancerką, że ma doświadczenie wieloletnie. Tam było wiele takich przypadków, które wpłynęły już na to, że pierwszy singiel osiągnął wielki sukces. Wytwórnia chciała, żeby klip wyglądał kompletnie inaczej, był animowany, żeby Britney walczyła z jakimiś potworami. Ona powiedziała, że to nie jest coś, co jest dobre dla jej publiczności, dla jej rówieśników i to ona wpadła na pomysł szkoły, żeby po prostu wszystko rozegrać w szkole, że kończy się lekcja, ona jest niecierpliwa i czeka na to, żeby wyjść i zatańczyć właśnie z koleżankami, więc wydaje mi się, że tutaj dużo było przypadku, bardzo dużo pracy ze strony Britney, bo ona zawsze była pracowita i każdy producent to mówi, że z nią się pracuje świetnie, że ona nigdy nie narzeka, że ona wchodzi do studia, nagrywa i wychodzi wtedy, kiedy trzeba, więc wydaje mi się, że dużo pracy, dużo zaangażowania, wiadomo, że też wytwórnia i pomysły, no ale ona miała ten pakiet. To jest coś pewnie, czego nie da się do końca określić, że akurat ona momentalnie wybiła i to poszło na cały świat. No właśnie, ale mówimy też o tych umiejętnościach tanecznych, a chciałem zapytać jeszcze o te umiejętności wokalne, bo często się podważa jej umiejętności wokalne. Często mówiło się, że ona ma problem ze śpiewaniem na żywo, ze śpiewaniem czysto. No i z tą manierą, która właściwie nie wiemy, czy to jest jakiś wymysł właśnie wytwórni fonograficznych, czy być może ta taka specyficzna barwa głosu to jest coś wymyślonego totalnie, bo porównując do nagrań jej z tych najmłodszych lat, no to jednak sposób śpiewania jest odmienny od tego, co później słyszymy już po masteringu na płycie. Zgadza się. Wiesz co, no ja nie jestem nauczycielem śpiewu, ale mogę trochę o jej wokalu powiedzieć. Te wszystkie pierwsze nagrania, nawet z Mickey Mouse Club, no tam słychać, że ona ma niski głos. Ona ma taki naprawdę niższy głos, mocniejszy i że tam to naprawdę wyciąga tak nuty bardzo mocno. Występowała też w tym programie Star Search, w którym miała chyba 12 lat. No to tam ma głos niebywały. To za każdym razem ja staram się pokazywać moim znajomym, jak są jakieś takie spotkania albo YouTube party, oni są w szoku, bo oni nie wierzą, że ona dosłownie tak śpiewała. Na pewno wytwórnia wpłynęła na to, żeby piosenki były bardziej popowe. Ona ma trochę za soulowy, bym powiedział, wokal, więc na pewno wpłynęli na to, żeby śpiewała wyżej, żeby miała ten tak zwany baby voice. No i jakby nie było, jest to jej znak rozpoznawalny, więc nie dziwię się, że jeżeli to na początku sprawdziło się w wypadku Baby pierwszej płyty, no to, że chcieli dalej, żeby tak to wyglądało. No Britney miała kawałki na późniejszych płytach, które są troszeczkę właśnie w niższej tonacji, albo fragmenty są w niższej tonacji, ale jednak zawsze ten jej wokal był, no określony, tak to powiem, określony, wyższy. No nie da się ukryć, że jej wokal jest jednocześnie najbardziej, jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie i to, że nie ma mocnej barwy w tym właśnie, w tym rejestrze, nie zmienia faktu, że każdy, kto usłyszy te właśnie charakterystyczne jej takie, nawet nie wiem jak to powiedzieć, ale charakterystyczne wstawki, od razu wie, że to ona, więc no moim zdaniem wytwórnia na to wpłynęła, ale czy to jest do końca złe? Nie sądzę, bo jednak no jej wokal jest rozpoznawalny, a dobrych wokalistek na świecie są tysiące. No właśnie, ale singiel za singlem, przebój za przebojem. Zagramy teraz piosenkę Lucky, która była jednym z tych pierwszych wielkich przebojów Britney Spears. No ale już po muzycznej przerwie porozmawiamy o tym, co się wydarzyło później z kolejnymi płytami Britney i z załamaniem nerwowym, które ona przeżyła na oczach milionów widzów i kamer. O tym wszystkim już po muzycznej przerwie, a teraz niech zabrzmią piosenki Britney Spears. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. To była Britney Spears i Till the World Ends z albumu Femme Fatale. To już późniejszy okres w karierze Britney. Ze mną cały czas mój i wasz dzisiejszy gość, Patryk Wasowski, znany jako Patryczon, który jest znawcą show biznesu i influencerem. No i przede wszystkim specjalistą, jeżeli chodzi o temat Britney Spears, bo on po prostu to śledzi na bieżąco i zna wiele faktów. Chciałem teraz poruszyć ten trudny temat, temat załamania nerwowego, które Britney przeżyła na oczach milionów widzów, również swoich fanów,
na oczach mediów, no i wszyscy o tym pisali, prawda? O tej ogolonej głowie, o tym, że ona ma jakiś problem natury psychicznej. Co doprowadziło do tego, że ktoś uznał, że ona po prostu nie jest w stanie sama w ogóle o sobie decydować? Powiem ci tak pokrótce, jak to wyglądało z mojej strony, jak oczami fana wyglądała cała ta sytuacja, bo przypomnę wszystkim, że to są czasy 2007-2008 roku. Nie ma jeszcze tak rozwiniętego internetu. Informacja nie przenosi się momentalnie na cały świat. Wyglądało to mniej więcej tak, że codziennie były dziwne różne doniesienia ze Stanów, co się działo noc wcześniej ze względu na strefę czasową. Ja wstawałem rano i odpalałem internet, sprawdzałem portale typu TMZ, Yahoo i sprawdzałem po prostu, co się działo w nocy i uwierzcie mi, że codziennie dosłownie bałem się, co zobaczę, jakie będą informacje, czy Britney sobie coś zrobiła, czy znowu coś się stało. To był dziwny okres, naprawdę dziwny okres, ja sam wspominam to bardzo tak, no niemiło i to nie była fajna sytuacja, szczególnie dla fana kogoś takiego. Od czego to się wszystko zaczęło? To jest dobre pytanie, bo tam się działo wiele rzeczy. Britney zaszła w jedną ciążę po drugiej, urodziła dzieci, właściwie drugie dziecko w odstępie roku od pierwszego. Od razu po tym stwierdziła, że bierze rozwód ze swoim ówczesnym mężem, Kevinem Federline. Zmarła jej ciocia, która była jak jej druga matka i mówiło się, że miała depresję poporodową właśnie w związku między innymi z tym, że miała dwie ciąże, jedną po drugiej. I po prostu sobie z tym nie poradziła. Ja pamiętam jeszcze pierwsze takie momenty, jak ona poleciała z Kalifornii do Nowego Jorku, ogłosiła, że rozstaje się z Kevinem, poszła do talk show Davida Lettermana i wszyscy mówili, wow, świetnie wyglądasz, ścięłaś włosy, znowu jesteś szczupła i rozwodzisz się z Kevinem i dosłownie ludzie cieszyli się i jej gratulowali, jakby miała wrócić i jakby wszystko miało być znowu wspaniale. No jak się okazało, jednak nie do końca tak to wyglądało i Britney w sumie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zdawała się być troszkę inna, nie chcę powiedzieć dziwna, ale troszkę inna i tak jak mówię, zaczęły się doniesienia, że walczy o opiekę nad dziećmi z Kevinem. Później, że tak naprawdę sąd jest po stronie Kevina, nie wiadomo było do końca dlaczego. Jej cały czas były wytykane błędy rodzicielskie. W prasie i w mediach miała być przedstawiona jako zła matka, co wiadomo dla każdej kobiety musi być wielkim wstrząsem, jeżeli ktokolwiek powie, że jest złą matką. No i to Britney ewidentnie też zaszkodziło, wydaje mi się, psychicznie, bo każdy taki mini błąd, ja to nazwę mini błędami, bo nie uważam, że to jest coś aż tak strasznego, jeżeli za nią jeździ 20 paparazzi, a ona szybko łapie dziecko, bierze je na kolana i jak najszybciej odjeżdża autem, bo po prostu chce się pozbyć tego zainteresowania. To nie jest tak, że ona prosiła o to, żeby za nią jeździli. Za nią jeździli non-stop. Ona była najbardziej fotografowaną kobietą na świecie. Za jej zdjęcia płacono nawet $250,000 za dobre zdjęcia, więc ona dosłownie była targetem, była celem dla wszystkich mediów i wszystkich paparazzi. Ja nie jestem nawet sobie w stanie wyobrazić, co to musi być za presja w momencie, gdy dosłownie wszystkie oczy zwrócone są na ciebie i zdajesz sobie sprawę, że każdy błąd to jest tak naprawdę czek dla kogoś innego. Ta sytuacja była bardzo złożona. To była 20-kilkuletnia dziewczyna, młoda matka, która miała całe oczy całego świata na sobie. Każdy czekał tylko na jej błąd i ona tak do końca nie wiedziała, co dalej. Rozstała się z mężem, zmarła jej ukochana ciocia, miała depresję poporodową, no i się to wszystko zaczęło iść w złą stronę. Pamiętam jeszcze, że jej team starał się jakby pokazać, że Britney wraca na tą scenę hollywoodzką, taką bardziej imprezową. Wtedy podobno, to nie jest potwierdzone, wtedy podobno skontaktowano się z Paris Hilton i to ona miała ją tak właśnie wprowadzić znowu w ten towarzyski świat. Dlatego wtedy pojawiały się zdjęcia, one praktycznie codziennie wychodziły razem. Paris nawet nosiła syna Britney i widać było, że jest ta zażyłość między nimi, że to chyba nie jest aż tak udawane i po prostu PR-owa zagrywka. No ale wtedy też ludzie zaczęli stwierdzać, że ona za dużo imprezuje i to na pewno nie przyczyniło się do dobrego wizerunku Britney, a tak definitywnie wszystko zmieniło się
To był bodajże luty 2008 roku, kiedy Kevin przyjechał do Britney do domu odebrać dzieci. I ona wtedy miała swoją wizytację, wszystko było legalnie i ona miała oddać dzieci, bo Kevin miał już wtedy większość praw rodzicielskich. Britney stwierdziła, że nie odda dzieci, zamknęła się z nimi w łazience. Ostatnio dopiero doczytałem informacje dokładnie, jak to się działo. Jednego syna przekazała, a z drugim zamknęła się w toalecie. I w związku z tym zrobiono z tego wielką szopkę. Nie chcę powiedzieć, że zasugerowali, że zrobiłaby coś dziecku, ale trochę tak było. Nad jej domem zaczęły latać helikoptery. Jest to LA, więc momentalnie informacja się roznosi. Telewizyjne, policyjne, przyjechała straż pożarna, policja i to ileś w ogóle radiowozów. No szopka była zrobiona wielka, no i na siłę otworzono te drzwi, zabrano syna i wtedy uznano, że Britney nie radzi sobie z życiem i że wtedy właśnie trzeba zaingerować. I wtedy wszedł do tego wszystkiego już ojciec. Czyli rozumiem, że wcześniej on nie był ani jej menadżerem, ani osobą odpowiedzialną za jej karierę muzyczną. Nie decydował tutaj, nie był decydentem. Trzymał się jakby na uboczu, natomiast po tym załamaniu nerwowym zaczęło się jego jakby zwierzchnictwo nad córką, tak? Po tym ja powiem więcej, bo aż czuję się w obowiązku, żeby wszyscy wiedzieli, jak to wyglądało. Ojciec Britney tak naprawdę nigdy nie miał bliskich, dobrych relacji z Britney. Ojciec Britney jest alkoholikiem. Mama Britney miała się z nim rozwodzić ileś razy, ale tak naprawdę była z nim ze względu właśnie na córki. I nawet Britney prosiła ją, żeby ona się z nim rozwiodła, ale była jeszcze młodsza córka, czyli Jamie Lynn, i to ona tak naprawdę trzymała, że ta rodzina jakkolwiek funkcjonowała. Matka Britney rozstała się ostatecznie z ojcem bodajże w 2002 roku i później napisała książkę, w której powiedziała, że to była decyzja jej życia, bo wtedy tak naprawdę dopiero zaczęła żyć. Wracając do twojego pytania, nie. Ojciec Britney nigdy nie był blisko niej, tak naprawdę nie on jakkolwiek wpływał na jej karierę, to nie on z nią jeździł właśnie na te castingi, nie on leciał do innego stanu i tak naprawdę wydawał wszystkie pieniądze, żeby spróbować i dać jej szansę. On po prostu był. Wiadomo, że żył jakkolwiek z jej pieniędzy. No przy takich milionach dolarów to w sumie się nawet nie dziwię, że Britney po prostu, nawet jeżeli nie miała dobrych relacji, to chciała, żeby ojciec żył na jakimś poziomie. W pewnym momencie nawet zrobiła mu restaurację w Nowym Jorku, która później niestety splajtowała. No i tak, no pojawił się tak naprawdę w jej życiu, tak ostatecznie, w momencie ubezwłasnowolnienia, co jest, uważam, masakryczną. Masakryczną w ogóle sytuacją. I kiedy tak wiele złych i dziwnych rzeczy działo się w życiu Britney Spears, ona muzycznie wciąż wydawała spore przeboje. Jednym z takich hitów, chociaż o zupełnie innym nastroju i klimacie niż jej wcześniejsze piosenki, była piosenka Gimme More z albumu Blackout, jeden z największych przebojów tamtego okresu. Teraz to zagramy, a o skomplikowanych relacjach Britney Spears z rodziną, z Patrykiem Wasowskim, porozmawiam już po muzycznej przerwie. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. To była piosenka Circus z albumu Circus Britney Spears i już ten późniejszy okres w jej karierze. Już po tych zdarzeniach, o których mówiliśmy przed przerwą z Patrykiem Wasowskim, czyli z Patryczonym, który dzisiaj jest moim i waszym gościem. No ale właśnie chciałem cię spytać o to, jak wyglądało życie Britney Spears po załamaniu nerwowym, po tym, kiedy sąd po raz pierwszy stwierdził, że Britney nie daje sobie rady ze swoim życiem i nie jest w stanie sama decydować o swojej karierze. Jak od tego czasu wygląda codzienność Britney Spears? Powiem tak, przez lata tak naprawdę zarówno fani, jak i opinia publiczna nie wiedziała do końca, co się dzieje. Nam zostało powiedziane tak publicznie, że Britney właśnie jest ubezwłasnowolniona, jest to zrobione dla jej dobra, jej się powodzi, jest wszystko okej. I no jakby nie było, ona na początku sprawiała takie wrażenie, przynajmniej chcieliśmy w to wierzyć, bo no wróciła szybko z płytą. Tak naprawdę minęło pół roku od momentu, gdy ona zgoliła sobie głowę, do jej powrotu na scenie MTV Video Music Awards, co było trochę szokujące. No ale jakby nie było, tak zrobili, że minęło tylko kilka miesięcy. Na początku wydawało się, że wszystko jest dobrze. Ruszyła właśnie w największą swoją trasę światową, Circus. Ona się sprzedawała świetnie.
na całym świecie. Twoją drogą kolejna anegdotka, wtedy również miała przylecieć do Polski, ale jako jedyny koncert na całej trasie światowej to było ten w Warszawie, który został odwołany na tydzień przed. Nie wiem czemu, było mi również bardzo przykro, ale niestety tak się stało. Wracając do historii Britney, wydawało się, że wszystko jest okej. Dopiero tak naprawdę 2-3 lata później zaczęły docierać informacje, takie przecieki, że coś jest nie tak, że ona tak naprawdę nie ma tyle wolności, ile by chciała. Fani się zorientowali, że tak naprawdę nie ma jakichkolwiek zdjęć, że prowadzi auto, przy czym wszyscy wiedzieli, że ona absolutnie uwielbia jeździć autem po LA, bo wtedy tak naprawdę może się czuć jakkolwiek wolna. No i takie drobne sygnały zaczęły docierać i minęło jeszcze dobre kilka lat, nie chcę kłamać, dobre kilka lat, kiedy fani stwierdzili, że naprawdę jest źle i trzeba coś z tym zrobić. I wtedy się zrodził ten słynny teraz już ruch Free Britney. No ja powiem ci szczerze, że jestem bardzo dumny, że od samego początku wierzyłem w to, że to jest prawda i że robimy cokolwiek dobrego. Ja tutaj się tak śmieję, że jestem takim małym adwokatem na Polskę i Europę Wschodnią Britney, bo naprawdę wszyscy moi znajomi mogliby ci potwierdzić, że ja przez lata o tym mówiłem, o jej sytuacji, o tym, co ona może i czego nie może. To powiem tak po skrócie, co ona mogła do tej pory. Britney tygodniowo miała możliwość wydania $2000, miała dosłownie kieszonkowe od 20 kilku lat do teraz, do wieku 39 lat, tydzień w tydzień dostawała kieszonkowe. To się wydaje tak absurdalne. $2000, kiedy tak naprawdę zarabia miliony, jeżeli chodzi o całą tą fabrykę, jaką jest, markę, jaką jest Britney Spears. Za same koncerty w Vegas, gdy podpisała rezydenturę w Vegas, wtedy było ogłoszone, że ona dostaje bodajże $512,000 za występ. Ona była najlepiej opłacaną artystką w Vegas. Przebiła nawet Celine Dion, która była tam od lat. Ona dostawała $2000 tygodniowo. To ja zawsze to mówię wszystkim, bo ludzie nie mogą w to uwierzyć, że jakim cudem. Ona na przykład, teraz wyszła historia przyjaciółki mamy Britney, która zabrała ją na kolację w Vegas. Rachunek wynosił $1300. Przyszedł kelner z rachunkiem i Britney powiedziała, że ją nie stać na to, żeby zapłacić. Więc to jest w ogóle, ja nie wiem, to było tak absurdalne. Ja nie mogłem w to uwierzyć przez lata i teraz jak to się wszystko potwierdziło, szczerze tym bardziej nie mogę uwierzyć. No ale to jest taka jedna z rzeczy. Powiedzmy, że to są tylko pieniądze. Britney nie może korzystać dobrowolnie z internetu, nie może nawiązywać kontaktów z ludźmi z zewnątrz. Wszyscy muszą być zaakceptowani przez jej team. Zazwyczaj wszystkie osoby, które jakkolwiek mają z nią kontakt, muszą podpisać NDA, czyli umowę o tajemnicy, o niemówieniu absolutnie, co się dzieje i jak sprawy wyglądają. Nie ma internetu, nie ma telefonu. Teraz po latach się okazało, że często ktoś jej podrzucał telefon. Były dosłownie sceny jak z filmów kryminalnych. Siostra jednego z paparazzi kiedyś specjalnie poszła na siłownię, bo wiedziała, że Britney na niej będzie o tej godzinie. Poszła specjalnie na siłownię, ćwiczyła obok niej, patrzyła na nią, kiedy ona skończy ćwiczyć. Poszła do szatni za nią, zobaczyła, że Britney poszła do sauny i dopiero wtedy stwierdziła, że jest na tyle bezpieczna, że wejdzie do tej sauny i powie jej, to jest telefon dla ciebie od tej osoby, żebyś mogła zadzwonić. I to jest prawdziwa sytuacja, to nie jest jakaś plotka, tylko te rzeczy tak naprawdę wychodzą dopiero teraz po latach. Więc chcę wam pokazać, że to jest naprawdę straszna sytuacja i to jest kobieta, która od 13 lat jest więziona, absolutnie więziona i to teoretycznie przez najbliższe osoby w jej życiu. Strasznie przykra historia, ale też bardzo toksyczne relacje. A propos Toxic, no to jest ten wielki przebój Britney z albumu In The Zone. Teraz to zagramy, a za chwilę już wracamy do tego tematu i do dokumentu Framing Britney Spears, który myślę, że po latach wielu ludziom po prostu otworzył oczy na tą sytuację. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. To była osobiście jedna z moich ukochanych piosenek Britney, być może nawet ta najbardziej ukochana, to ballada Every Time z albumu In The Zone. Fantastyczny teledysk zresztą do tej piosenki i przepiękny utwór, a ze mną Patryk Wasowski, znany jako Patryczon, znawca show biznesu, ale także influencer i przede wszystkim wielki fan Britney Spears. Patryk, chciałem zapytać cię teraz o ten dokument Framing Britney Spears, który okazał się całkiem niedawno i zszokował opinię publiczną, czyli tak jakbyśmy spali przez 13
13-14 ostatnich lat nie zauważali tego, co się dzieje wokół Britney Spears. Na czym polega siła tego dokumentu i co jest tam najbardziej szokujące właśnie w tym filmie? Tak, dokładnie tak było i uwierz mi, że ja sam czekałem na premierę tego dokumentu, ale nie miałem dużych oczekiwań, ponieważ my fani wiedzieliśmy już większość tych rzeczy wcześniej i po prostu byłem ciekaw, czy przedstawił coś nowego, czy jakkolwiek zainteresuje to opinię publiczną. No i nagle okazało się dzień po tym dokumencie, że wszyscy o nim mówią i piszą w Stanach Zjednoczonych. Nagle zrobiło się wielkie zainteresowanie tą sprawą, więc fani, my jako fani stwierdziliśmy, że jeszcze bardziej będziemy nagłaśniać i będziemy o tym wszystkim mówić. Ten dokument był o tyle ciekawy, że nie tylko poruszał sprawę Britney ze względu na ubezwłasnowolnienie, ale pokazywał też, jak media traktowały ją przez lata. A co za tym idzie, media w Stanach Zjednoczonych pokazały różnicę, jak kiedyś traktowano młode kobiety w show biznesie, a jak czasy się zmieniły i teraz teoretycznie się traktuje kobiety. Myślę, że to był właśnie duży aspekt tego, że ten dokument był aż takim sukcesem, bo tak jak mówię, jeżeli by chodziło o samą historię Britney i ubezwłasnowolnienie, myślę, że nie byłoby aż takiego wielkiego szału. Co za tym idzie, no mówiono o tym właśnie, jak traktuje się kobiety, młode kobiety w Hollywood, dlatego różne gwiazdy zaczęły mówić o swoich przeżyciach albo mówić o swoich wywiadach w tych talk showach wieczornych. Paris Hilton wypowiedziała się głośno też o swoim wywiadzie na przykład u Davida Lettermana. Po kolei różne gwiazdy wypowiadały się i na temat Britney i na temat właśnie całego Hollywood. No i zaczęło się robić głośno, tak naprawdę głośno. My jako fani robiliśmy, tak jak mówię, jeszcze większe zamieszanie, jeszcze więcej się pisało. Dużo osób zrobiło zamieszanie na Instagramie, na profilu Justina Timberlake'a. I tam zaczęło się wprost mówić, że powinien on przeprosić Britney. No właśnie, za co Justin dostał baty po tym dokumencie, bo był w pewnym momencie taki ogromny jakby hejt i wielkie oczekiwania wobec niego po wielu latach, bo przecież oni byli parą dokładnie, jeszcze przed ślubem dokładnie. Britney z Kevinem Federline. Dokładnie. No ja powiem ci szczerze, jak to wyglądało z mojej perspektywy przez lata. No to była idealna para, absolutnie Barbie i Ken tamtych czasów, pierwszych lat 2000. Idealna popowa para. No i w momencie, gdy oni się rozstali, to rozstanie nie było fajne. Przypomnę jeszcze raz, to są czasy, że informacje się nie przynosiły tak prosto, tylko były w drukowce i to były najlepsze czasy drukowców, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Justin wydał swoją pierwszą solową płytę i mało kto teraz pamięta, ale pierwszy singiel Like I Love You w Stanach w ogóle nie zrobił szału i tak naprawdę Justin był przerażony, co dalej z promocją. Na drugi singiel zostało wybrane słynne Cry Me a River. Wydał teledysk z dublerką Britney. Swoją drogą Britney o tym nie wiedziała. Ona zobaczyła teledysk dopiero zmontowany i mówiła po latach, że już samo to było dla niej wielkim szokiem. Jest teoria taka, to nie jest do końca potwierdzone, ale że tak powiem wiele osób z otoczenia mówiło, że to jakby nie było, Britney zdradziła Justina, ale Justin też nie był święty i coś ma na sumieniu. Dlatego Britney między innymi później napisała piosenkę Everytime, która jest przeprosinami do Justina. Ona, że tak powiem, ze swojej strony starała się przeprosić, jakoś te relacje wyrównać, a Justin promował swoją pierwszą solową płytę, mówiąc cały czas o Britney, co robili w łóżku, czego nie robili. No ogólnie jej wizerunkiem promował swoją płytę, więc fani o tym pamiętają, ale to tacy naprawdę fani, więc to jest pierwsza rzecz. A druga sytuacja z Janet Jackson i Super Bowl. No w Polsce Super Bowl dopiero jest tak naprawdę popularniejszy od kilku lat, ale wtedy, gdy Justin wystąpił z Janet Jackson i odsłonił jej pierś, to była tak wielka sprawa w Stanach, że tam i kongres się wypowiadał na ten temat, absolutnie wszyscy. I wtedy cała wina poszła na Janet Jackson, mimo że fizycznie, dosłownie nawet fizycznie, to Justin pociągnął za kawałek stroju Janet Jackson i odsłonił jej pierś, przez co miliony, dosłownie, ojejku, dziesiątki milionów osób w Stanach oglądających transmisję na żywo zobaczyły tą pierś. No i to było tak szokujące dla Stanów, że wszyscy stwierdzili, że Janet Jackson jest B, nie można jej promować i jej kariera tak naprawdę na kilka lat się skończyła. I teraz po tym dokumencie, gdy zostało to przypomniane, zostało przypomniane, jak on potraktował Britney, jak promował, fani stwierdzili, fani i nie tylko fani, że Justin powinien przeprosić. I uwierzcie mi, ja byłem w absolutnym szoku, jak zobaczyłem jego to pierwsze oświadczenie, że on po latach je przeprasza. To było wymuszone. To było oczywiste, że w którymś momencie to zrobi, jeżeli jego cały profil jest dosłownie zalany tymi komentarzami, ale to było tak szokujące, że po tylu latach nagle w
tym roku on przeprasza Britney i Janet Jackson w jednym poście. Teraz po tej sprawie Free Britney, po tej sprawie sądowej oraz po tym dokumencie, to wsparcie ze strony nie tylko branży muzycznej, ale nawet rodziny wydawać by się mogło, że jest bardzo dużo. Natomiast ile w tym jest prawdy i szczerości, a ile po prostu ocieplania wizerunku? No bo pomówmy tutaj choćby o siostrze Britney Spears, która również się teraz wypowiedziała w takim tonie wspierającym, że tak powiem. No ja powiem szczerze, to jest bardzo kontrowersyjna osoba dla mnie, nie będę tego ukrywał. Jamie Lynn, no to jakby nie była młodsza siostra, więc wydaje się, że z założenia powinno być wszystko okej, okay, że jest zawsze po jej stronie. Jednak są różne doniesienia, z jednej strony, że ona dostaje pieniądze od Britney, ostatnio teraz powiedziała, że nie dostaje i że tak naprawdę jest jedyną osobą z rodziny, która zarabia na siebie samemu. Co już z założenia nie jest prawdą, bo jakby nie było, cała jej kariera była oparta na tym, że była siostrą Britney. Ale no jest to kontrowersyjna osoba, ja serio do końca nie wiem, jak to teraz wygląda, ale najważniejsze są dla mnie te słowa Britney, które usłyszałem podczas transmisji z sądu i kiedy ona powiedziała, że gdyby miała możliwość, to pozwałaby własną rodzinę, bo uważa, że oni nic nie zrobili w tej sytuacji. Jeżeli ona nie wymieniła osoby, nie powiedziała, że oprócz tej osoby, to dla mnie rodzina to jest rodzina, więc powiem szczerze, że wydaje mi się, że niestety praktycznie każdy ma coś tam na sumieniu i jeżeli ona przez tyle lat nie była w stanie powiedzieć zarówno przed sądem, przed organami prawa, jak i przed ludźmi, którzy się zajmowali tą sprawą, co tak naprawdę się dzieje, no to nie mogło być dobrej sytuacji. Nikt mi nie wmówi, że ona była szczęśliwa, że było okej do któregoś momentu. No nie, jeżeli ona po 13 latach mówi, że ona praktycznie codziennie płakała, jest załamana, że ona chce odzyskać swoje życie, nie ma dobrej sytuacji i rodzina nie wmówi mi, że jakkolwiek starała się jej pomóc, bo jeżeli komuś chcesz pomóc, to pomagasz i przynajmniej dzieje się coś do przodu, a w tej sprawie nie działo się absolutnie nic, a tak naprawdę działo się jeszcze gorzej, o czym się właśnie dowiedzieliśmy podczas rozprawy. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. To była piosenka Piece of Me, Britney Spears z albumu Blackout. Ze mną Patryk Wasowski, który jest gościem dzisiejszego programu i rozmawiamy o życiu, o karierze Britney Spears. Patryk, chciałem cię jeszcze zapytać o to, ponieważ powiedziałeś tutaj wcześniej w jednym wejściu, że ona od 13 lat tak naprawdę nie może za wiele robić, za wiele decydować. Jest zależna od swojego teamu. Również jeżeli chodzi o media społecznościowe, ale właśnie media społecznościowe dużo zmieniły w tej sytuacji, ponieważ ludzie, fani zaczęli doszukiwać się pewnych sygnałów, które niejako Britney ma przekazywać, ukrytych sygnałów swoim fanom, żeby powiedzieć po prostu o tym, że nie jest dobrze u niej, nie dzieje się dobrze. No ale właśnie, czy to jest tak, że to co wszystko, co widzimy na jej Instagramie, czy to co widzimy w jej relacjach, w jej stories, to jest totalnie kontrolowane? Bo mam takie wrażenie, że ona tam po prostu stawia to, co chce pokazać ludziom. Jak to jest? No nie, niestety tak nie jest. To też jest udowodnione i to nie jest jakaś wielka sprawa, żeby to sprawdzić. Instagramem Britney zarządza firma zewnętrzna, która została zatrudniona przez jej team i to ona wrzuca wszystkie materiały. Tydzień temu przeczytałem właśnie kolejny bardzo dobry artykuł a propos tego, co się dzieje. Wyszło jeszcze więcej informacji. Jej team zbiera się co środę i ustala, co będzie wrzucane, jakie będą teraz promocje, co się w ogóle dzieje, bez jej udziału. Britney zazwyczaj po prostu wysyła na chmurę swoje filmiki, przemyślenia, może ulubione zdjęcia, ale tak naprawdę nie do końca ona decyduje, co w ogóle zostanie wrzucone. Nieraz zostało udowodnione przez fanów, że materiał jest stary, jest podpisywany jako nowy. Ja sam wrzucałem na swoje stories po już rozprawie, gdy Britney wyleciała na Hawaje, wrzucane zostały posty niby nowe. Tak naprawdę to były posty sprzed 2 lat, a żeby było zabawniej, to już nawet ja się dowiedziałem później. To, co ja dałem porównanie, to nawet to się nie zgadzało. Ktoś, kto mieszka na Hawajach, prosto stwierdził, że takiej trawy morskiej u nich nie ma, więc tak naprawdę to, co jest u Britney na profilu, to jest przypadkowa tego, co tak naprawdę chce pokazać team. I przez lata były różne teorie, czy oni chcą zrobić z niej wariatkę, pokazać, że tak naprawdę jest nią może na tyle okej, żeby siedziała sama w domu, ale żeby nie wychodziła do ludzi, dlatego z filmiki cały czas z rozmazanym make-upem, włosy w tragicznym stanie, ale że niby coś tam się uśmiecha i sobie potańczy. Więc powiedzmy, że jest niegroźna, więc niech sobie siedzi w domu i wszystko jest okej. No i tak naprawdę no ja sam się
zastanawiałem, ile w tym jest prawdy, ile jak to wygląda, czy ona daje te znaki. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem tej teorii, że ona przez posty dawała znaki, że na przykład na kapeluszu było napisane 911, czyli numer na policję w Stanach i takie rzeczy. Czasami chciałem w coś wierzyć, ale naprawdę głęboko patrzyłem i tak nie wiem, no jakoś ja tego nie czułem. Pamiętam słynną sytuację, jak któryś z fanów napisał w komentarzu, jeżeli coś ci grozi, załóż coś żółtego, i wtedy ona faktycznie w następnym poście miała żółtą bluzkę. No to mnie bardzo zaskoczyło. Jeszcze bardziej mnie zaskoczyło, gdy wrzuciła swój niby ulubiony kolor. Ona od zawsze mówiła, że był to różowy, później jeszcze zdarzało się, że było baby blue. I nagle wrzuciła żółty i w ogóle był opis tego żółtego koloru, czemu żółty jest taki wspaniały. Więc są takie małe rzeczy, w które ja uwierzyłem, że możliwe, że to były znaki, i jeżeli takie dawała znaki, to faktycznie nawet jej team mógł tego nie wyłapać i wrzucić. Pod pozorem, że a, to będzie po prostu zwykły post, ale wydaje mi się, że większość takich rzeczy, co fani chcieli wierzyć, no to po prostu już za bardzo chcieli wierzyć na takiej zasadzie. A powiedz mi, na kogo teraz może liczyć Britney Spears? To znaczy, czyje wsparcie ona otrzymuje, czy ma jakiś przyjaciół, no i czy osoba, która jest przy niej, jest jej partnerem, to też jest osoba, która po prostu jest bezinteresownie za nią, czy po prostu też ma w tym jakiś interes, jak twoim zdaniem? No to jest bardzo, bardzo trudne pytanie i powiem ci szczerze, że chciałbym znać odpowiedź tak w 100% i mieć w ogóle takie poczucie, że są osoby przy niej, które w 100% są teraz za nią i walczą o to. No ciężkie pytanie. Sam jej chłopak, jakby nie było, na początku poznał ją tak jak wszyscy, którzy mogli jakkolwiek zbliżyć się do Britney, więc musiał podpisać wszystkie papiery, musiał być sprawdzony przez team, musiała być gwarancja, że nie będą wyciekały żadne informacje. I przyznam szczerze, że ja na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony, bo jakby nie było, był to model z teledysku, więc taka typowa historia, powiedzmy, hollywoodzka, jeszcze młodszy od niej sporo, więc no nie wydawało się to, że tak powiem, dobre dla niej, ale jakby nie było, minęło 5 lat, żeby było śmieszniej, to był ostatni teledysk na planie, którego się poznali, to był ostatni teledysk Britney, który nagrała do tej pory. Minęło 5 lat, są dalej razem, wydaje się, że wszystko jest okej, że on naprawdę jest za nią. Tak naprawdę sam lajkował różne tweety i posty na Instagramie i na Twitterze z hashtagiem Free Britney, albo z czasami jakieś graficzki, które nawiązywały do tematu, i to była taka mała sugestia dla fanów, że może faktycznie on jest po naszej stronie. I pamiętam ten dzień rozprawy, jak na kilka godzin przed sam wrzucił na swoje story zdjęcie w koszulce własnej ręcznej roboty Free Britney i było widać tylko kawałek napisu. Ja stwierdziłem, że wow, faktycznie może dzisiaj się coś dużego wydarzy, jeżeli on pierwszy raz jakkolwiek publicznie pokazuje wsparcie dla niej. No i jak się później okazało, tak się wydarzyło i pierwszy raz powiedziała tak naprawdę, co ma w głowie od lat. Więc wydaje mi się, że sam może być taką osobą. Chcę wierzyć, że jej mama, jakby nie było, chce dla niej dobrze. Teraz codziennie są nowe doniesienia ze Stanów, co się dzieje. Jej mama podobno prawnicy mamy nie są opłacani z pieniędzy Britney, jako jedyni. Oni postarali się teraz o to, żeby Britney mogła wybrać swojego własnego prawnika, bo o tym też nie powiedziałem wcześniej, że Britney tak naprawdę przez 13 lat nie miała możliwości wybrania własnego prawnika, miała prawnika z urzędu, a jej ojciec miał najlepszych prawników opłacanych z pieniędzy Britney. I to nie są małe pieniądze, bo to są przez te lata miliony dolarów. To byli najdrożsi i najlepsi prawnicy, którzy tak naprawdę występowali przeciwko niej i przeciwko jej wolności, a ona miała prawnika z urzędu. I którzy tak naprawdę są w stanie wygrać każdą sprawę, no to wiemy. Dokładnie. Z historii wielu amerykańskich procesów. Dokładnie, ja jeszcze jedną rzecz powiem bo to jest abstrakcyjna sytuacja, nie pamiętam niestety, jak ta prawniczka się nazywa, ale jest charakterystyczna, bo jest to Azjatka. Ona występowała w tym dokumencie Framing Britney i ona się wypowiadała na temat ogólnie ubezwłasnowolnienia. Mówiła, że w Stanach jest to sytuacja bardzo ciężka, że bardzo ciężko to pokonać, że jeżeli ktoś już ma ubezwłasnowolnienie, to ona nie była świadkiem tak naprawdę, żeby kiedykolwiek komukolwiek się udało tego pozbyć. Po tym dokumencie ekipa, nazwę to team ojca Britney. Ekipa to brzmi ryzykownie teraz. Faktycznie. Team ojca Britney odezwał się do niej
i ona od tamtej pory jest u nich i ona występuje przeciwko Britney. To jest dla mnie jeden z najlepszych przykładów, żeby pokazać wszystkim, że to nie są bajki, że to nie jest wymyślane i tak dalej, że to się dzieje naprawdę. Kobieta, która powiedziała wprost, i to naprawdę świetna prawniczka, która mówi wprost, że to jest beznadziejna sytuacja, jej się na pewno nie uda, że to jest bardzo ciężkie. Od razu po publikacji tego dokumentu występuje do teamu ojca Britney i wypowiada się w mediach jako jego przedstawiciel. Zagramy teraz piosenkę, która jest takim spotkaniem księżniczki popu z królową muzyki popa. Przynajmniej takie przydomki się nadaje i Britney Spears, i Madonnie. Będzie to Me Against the Music in the Zone. Do rozmowy z Patrycionem na temat Britney i jej kariery wracam po muzycznej przerwie. Jeszcze porozmawiamy o tym, jaka przyszłość przed Britney. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL. Marcin śpiewa z gwiazdami. Britney Spears i Will.i.am. Jeden z moich ulubionych singli Britney. Fantastyczny numer, taki party maker, mogę powiedzieć. No, czas naszego programu dzisiejszego dobiega końca. Chciałem się przyjrzeć temu, co przez te lata kariery działo się i muzycznie, ale również w życiu prywatnym Britney Spears i co doprowadziło do takiej sytuacji, do takiej akcji hashtag Free Britney. Ze mną dzisiaj Patryk Wasowski, który był przez cały ten program. Jestem Ci, Patryk, bardzo wdzięczny, że podzieliłeś się z nami tymi wszystkimi informacjami na temat życia Britney, na temat tych wszystkich szczegółów, które znasz, ale powiedz mi jeszcze na koniec, jaką ty jako fan widzisz teraz przyszłość dla Britney? Czy ty widzisz jakąś szansę na wyjście z tej ciężkiej sytuacji, z tej kontroli, którą ma nad nią jej ojciec i jej team, oraz czy ona po prostu jeszcze muzycznie będzie dalej coś robić, bo jak na razie to ona się całkowicie wycofała z jakiejkolwiek pracy nagrywania nowych utworów? Ja powiem tak, jako fan chcę widzieć szansę i wierzę w tą szansę. Jej słowa były za mocne i ona pokazała, jakby nie było, swoją moc. Mi się wydawało, że Britney tak naprawdę mało już kogo interesuje, że tak naprawdę fani z nią zostali, ewentualnie osoby, które tak bliżej interesują się muzyką pop czy popkulturą. Okazuje się jednak, że nie. Wystarczyło jedno jej przesłuchanie, wystarczyły jedne jej słowa, które usłyszeli ludzie na całym świecie. Jakby nie było, była najpopularniejsza na Twitterze. Mówi się o niej teraz cały czas, od tygodni, więc moim zdaniem powiedziała za dużo, jej słowa były za głośne i nawet jeżeli teraz nie będziemy mieli stricte audio z przesłuchań, to jej sprawa jest już na tyle głośna, że ludzie chcą, żeby się skończyła dobrze, więc będzie, jakby nie była, presja społeczna. Przypomnę jeszcze, że w Stanach jest prawo precedensu i ja myślę, że jej sprawa naprawdę może być precedensowa, jeżeli chodzi o ubezwłasnowolnienia w Stanach, więc ja chcę wierzyć, że się uda, głęboko w to wierzę. Kolejna rozprawa praktycznie zaraz, więc ja też będę u siebie wrzucał na pewno milion informacji. A co do muzyki, ja jestem przekonany, że jeżeli Britney tylko się uda i jakkolwiek odzyska wolność, nazwijmy to, albo prawa na takich warunkach, na których jej będą odpowiadały, to ona podziękuje zarówno fanom, jak i wszystkim, bo ona zdaje sobie sprawę, jakie jest teraz poruszenie i jak ludzie ją wsparli, więc na pewno coś da, że tak powiem, dla fanów i dla ludzi. I tym pozytywnym akcentem i tą nadzieją kończymy dzisiejsze wydanie programu Marcin śpiewa z gwiazdami na antenie Radia PRL. Powtórka tego programu poświęconemu w całości Britney Spears w najbliższą niedzielę od godziny 18 do 20 czasu brytyjskiego, czyli w Polsce od 19 do 21. A moim i waszym gościem był dzisiaj Patryk Wasowski, znany jako Patryczon. I właśnie Patryczon na swoim Instagramie w stories umieszcza często informacje na temat Britney, także tam polecam wam oglądać, jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, a wierzę, że po tym programie jesteście. Wielkie dzięki, Patryk, za dziś, za to, że byłeś gościem i do usłyszenia na antenie Radia PRL. Dziękuję bardzo, dziękuję, że mogłem poszerzyć tutaj wiedzę Britney wielu osób i pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL.